Jesteśmy pod Ostrołęką u zwycięzców konkursu Ruki Moja Finera. Nagrodą w tym konkursie była metamorfoza jednego pomieszczenia w moim wykonaniu, a dzielnie wspomagała mnie Eliza Ziemińska z mojego biura projektowego. Tutaj jeszcze naokoło trwa budowa, ale jedno pomieszczenie na pewno jest gotowe. I to jest łazienka. A teraz poznajcie naszych bohaterów. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy. Pani Renata i pan Zbyszek są idealnym przykładem na to, że jak się ma dach, to się ma łazienkę. W dużym skrócie, nie? Wierzyliście, że wygracie? Nie. Nie? Nigdy. Nie. Od teraz wierzymy, że od można. Od teraz wierzycie. Tak. Zwykle klienci, którzy przychodzą po pomoc do architekta czy do projektanta wnętrz, totalnie nie mają pomysłu na własne wnętrze. I tutaj nagle dostaliśmy takich ludzi, którzy przychodzą i tak, tak, ta łazienka ma wyglądać, tak, tutaj są kafelki, tutaj będzie wanna, tak. I co się stało? Duża zmiana, Duża zmiana. Zrobiliście nam istny kogiel-mogiel. Zamieszanie, ale bardzo korzystnie. Liza, z czym był największy problem? Najdłużej pracowaliśmy nad układem funkcjonalnym i rzeczywiście tutaj wszystko uległo zmianom. Ale chciałam powiedzieć, że to są klienci, którzy bardzo pięknie nam zaufali i poddawali się zmianom, ale mieli własne zdanie. I niektóre rzeczy zostały dokładnie tak, jak chcieli, a w niektórych po prostu pozwolili nam decydować. I efekt naszej współpracy zobaczmy właściwie, co? Idziemy do łazienki? Tak, oczywiście, zapraszamy. Zanim jednak zobaczymy łazienkę, przypomnijmy sobie, jak to wszystko się zaczęło. Państwo Załęscy przy budowie swojego domu zdecydowali się wybrać dach Ruki Finera. To oni wygrali w konkursie Moja Finera projekt dowolnego pomieszczenia autorstwa Doroty Szelongowskiej i aż 20 tysięcy od firmy Ruki na jego realizację. Powstało kilka projektów. Wybór padł na prostotę, elegancję, która w połączeniu z drewnem dała niezwykle ciepły nastrój miejsca. Zobaczyliśmy łazienkę. Ja się ogromnie cieszę, że tak bardzo spodobała się naszym zwycięzcom. I mam nadzieję, że to będzie dla nich miejsce nie tylko funkcjonalne, ale też takie ich prywatne spa. No i jeszcze drobiazg ode mnie.